uwagę przede wszystkim na dokładną grę. Zarówno na boisku, jak i poza boiskiem. On potrafi tak samo chłopaków poderwać do walki, jego styl, jego... Waszczykowski i pierwszy strzał Polaków. Strzelał Robert Lewandowski. Którzy mogą dać coś biało-czerwonym. Poczekajmy, bo akcja Polaków, będzie szansa do strzału. Znów dobrze Jung, Sung Ryong, a strzelał właśnie Eugen Polański. Polacy, Błaszczykowski świetnie się zastawił, z przodu tylko Lewandowski, przyspiesza Błaszczykowski, czwórka Koreńczyków, Błaszczykowski, poprzeczka, Lewandowski, gol! 1-0, biało-czerwonych! Akcja piłkarzy... Główna zasługa jest tutaj po stronie Kuby Błaszczykowskiego. Przede wszystkim przyjęcie piłki, umiejętne zestawienie się, przeprowadzenie, strzał, a Robert Lewandowski po raz kolejny dowodzi, że jest... rasowym napastnikiem, idzie na każdą piłkę, znowu piłka bezpańska w polu karnym. Robert Lewandowski jest tam, gdzie powinien być, strzela kolejną bramkę. 12 gol Lewandowski. Ograć, poszanować, oswoić się z prowadzeniem. Rybus po wyrzucie z autu Wawrzyniaka. Rybus, będzie szansa, strzał! I tym razem Błaszczykowski prosto w Jung Sung Ryonga. Jest pomocnik Wolfsburga, Kojoczul. Namtache i spokojnie Fabiański. Poczekał. Zawodnik Korei doszedł do bardzo dobrej sytuacji. Teraz Koreańczycy, niebezpiecznie, już piłka w polu karnym. No i Fabiański, ale będzie rzut rożny po akcji tego, który pojawił się na boisku, a więc... Wszystkie rzuty rożne, większość rzutów wolnych, to jest domena tego zawodnika w reprezentacji Korei. Niebezpiecznie strzelał Kwak Tekui. No mówiliśmy o tym w pierwszej części spotkania. I oczywiście przy wszystkich rzutach rożnych. Teraz niebezpiecznie Wojtkowiak! No i skończyło się szczęśliwie, strzelał Park Chu-young. 6 minuta meczu w Seulu. Korea Południowa, Polska. Towarzysko 0-1 po bramce Lewandowskiego. W 29 minucie spotkania. Koreańczycy niebezpiecznie. Jeszcze nie koniec akcji. Jeszcze strzał i niestety 1-1. Park Chu-young. Najpierw dopuściliśmy do dośrodkowania Hong Chula. Później nie sięgnął piłki. I Dong-won. Szkoda tej bramki, bo wydawało mi się, że Polacy troszeczkę wychodzą z tego momentu, kiedy ta gra im się nie układała, kiedy wyszli troszkę tacy zaspani, że są już przybłyski tego, że teraz będą przejawiać troszkę większą inicjatywę. A tu niestety bramka na 1-1 i mam nadzieję, że... jakoś destrukcyjnie na Polaków. A tymczasem Koreańczycy, znów ich szansa bramkowa, brawo Fabiański. I znów nie koniec akcji. Znów zbierają piłkę w polu karnym Koreańczycy. Park i ofiarnie Wojtkowiak. Sam na sam Fabiański. I teraz świetne zagranie. Będzie sam na sam z Fabiańskim. Koreańczyk niestety. 2-1. No tak, ale czterech Polaków, dwóch Koreańczyków w środku boiska. Z dużą swobodą wychodzą z tego kwadratu stworzonego przez biało-czerwonych Koreańczycy. Później jedno dokładne podanie. 10 minut po pierwszej bramce. Park Chu-young po raz drugi pokonuje Łukasz, ale patrząc na te 15 minut, patrząc na to, co pokazali biało-czerwoni. Udaną akcję Polaków, jakąś kontrę, która da nam jakąś chociażby sytuację. Można, tym bardziej, że na boisku rezerwowi obrońcy reprezentacji Korei. Teraz szansa biało-czerwonych i gol! Kuba Błaszczykowski, 2-2, brawo Kuba! Znaczy kapitan. O akcję, która nam da chociażby sytuację. 45. mecz Kuby. Siódma bramka w reprezentacji. Duży błąd tego, który wszedł na boisko całkiem niedawno. Cho Byung-kuka. Z zimną krwią, z premedytacją do końca czekał Kuba, co zrobi bramkarz, też narażając się jednak na interwencję goniącego go obrońcy reprezentacji Korei. Ale coś w tym jest, że zawodnik, który dobrze czuje się na boisku, to on w tych sytuacjach takich nawet... Fabiański, podniesiona ręka arbitra z Bahrajnu. Remisujemy z Koreą w Seulu. 2-2 po momentami, ale tylko momentami, dobrym występie biało-czerwonych. Bramka Roberta Lewandowskiego w 29 minucie. Później wyraźna dominacja po przerwie Koreańczyków. 2 gole piłkarza Arsenalu, kapitana Korei Park Chu-younga. No ale uratowaliśmy remis dzięki świetnej postawie kapitana zespołu Jakuba Błaszczykowskiego. Gol Kuby w 83 minucie.